Do zdarzenia doszło na Złotoryjskim Zalewie. Wśród osób korzystających ze słonecznej pogody był 65-letni mieszkaniec Złotoryi, który wszedł do wody i przez krótką chwilę pływał. W pewnym momencie jego spokojne ruchy przybrały na sile, a na nagraniach miejskiego monitoringu widać, jak agresywnie uderza rękoma o wodę. 65-latek miał bardzo dużo szczęścia, ponieważ został dostrzeżony przez innego mężczyznę, który wtedy spacerował deptakiem wokół Niecki. 44-latek myślał, że na powierzchni wody unosi się jakiś przedmiot, najprawdopodobniej worek. Kiedy podszedł bliżej, zorientował się, że na powierzchni wody unosiło się ludzkie ciało. Wtedy bez wahania ruszył z pomocą, wbiegł do wody, skąd wyciągnął nieprzytomnego już mężczyznę. Natychmiast podjął czynności ratunkowe, dzięki którym 65-latek odzyskał funkcje życiowe, a następnie pod opieką medyków trafił do szpitala. Dzięki bohaterskiej postawie mężczyzny udało się uratować życie starszego mieszkańca Złotoryi. Policja przy tej okazji apeluje o zwracanie uwagi na inne osoby, z którymi przebywamy nad wodą.